No cześć, witam Was serdecznie z aplikacji Too Good To Go, czyli ratowanie paczek żywnościowych przed wyrzuceniem. No i jesteśmy po raz kolejny przed znanym już Wam Aldikiem w Bradford. No i powiem Wam, że teraz jest taka dziwna sytuacja, mianowicie... Dlaczego tego Aldika? Dlatego, że... Profit, jaki jest z tych wszystkich sklepów, z tych, które brałem Too Good To Go, no to ten Aldik wychodził najlepiej, bo raz było aż 60 funtów na plusie, bo paczki kupiłem za dychę, a wartość towaru była na 72 funty. To jest na razie najwyższa kwota, jaką udało nam się uzyskać za towar. Znaczy nie sprzedany, tylko ten, który, wartość tego towaru, który był w tym sklepie, który dostałem, przepraszam, w ramach tej aplikacji Too Good To Go. No i jak na razie ten Aldik wypada zdecydowanie najlepiej. No postaram się niedługo może jakiś inny sklep wziąć, bo może Wam się w końcu ten Aldik znudzić. No ale skoro są najlepsi i skoro takie fajne paczki dają, no to dlaczego z nich nie korzystać? Takie fajne, nie paczki, tylko taki fajny towar. Powiem Wam, że jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, mianowicie przez te filmiki jest coraz trudniej dorwać tego Aldika, ze względu na to, że wszyscy po prostu na to polują, poglądali nie tylko moje filmiki, ale również inne filmy, które ludzie kręcą z Too Good To Go. No i co? No i teraz jest ciężko cokolwiek dorwać. Czasami jest tak, że na przykład przez cały dzień nie ma Aldika, a w pewnym momencie, na przykład godzinę przed, wyskoczy, bo wrzucą do systemu, że mają 5 paczek, albo że mają 2 paczki, albo że jedną, i na godzinę przed odbiorem. Albo czasami jest tak, że wchodzicie w aplikację, macie odbiór o 21:30, a się okazuje, że odbiór będzie o 21:00, bo zmienili godzinę. Także trzeba sobie to czasami sprawdzać, czy nie odwołali na przykład paczek, albo czy nie zmienili godziny odbioru. Tak jak w tym wypadku, była też przesunięta o pół godziny. Także idziemy po paczki i będziemy rozpakować w domu. O, kwiatki ma Aldik, zobaczcie. Ale już takie trochę mizerne. Chyba się im chyba słabo podlewane było, bo ostatnio jest mniej deszczu. Ostrość uciekła, o. Widzicie? Po 3 funty za taki kubanek, taką doniczkę kwiatów. Dobra, idziemy po nasze paczki. Witam Was z aplikacji Too Good To Go. Jak widzicie, znowu mamy 3 paczki. 3 takie spore, ale są tak jakby troszeczkę mniejsze niż to poprzednie, bo tamte były takie szersze, te są za to trochę wyższe. Jesteśmy po Aldiku, jak widzieliście. Także zaraz zobaczymy, co nam tym razem ten Aldik, który jak na razie się sprawdzał, jak na razie miał najlepsze paczki. Wystawił te paczki, te swoje paczki dosłownie późno, bo wskoczyła tak po południu, pod wieczór ta aplikacja, że są w tym Aldiku te paczki do odebrania, także nie były tak za bardzo planowane tak na bieżąco, że dzień wcześniej. Udało nam się te 3 paczki przechwycić i zaraz Wam pokażę, co w nich żeśmy dostali. Ja je tutaj sobie zestawię. No i bierzemy pierwszą paczkę. Co my tu mamy? Mamy w doniczce kotlety curry. No muszę sobie odkleić, bo kurczę, nie pamiętam, jak to się nazywa. Koriander to jest... Co to jest koriander?
pietruszka. Pietruszka. Mamy świeżą pietruszkę w doniczce. Może już im powoli zaczynała więdnąć, dlatego jest tak, że tak powiem, do szybkiego przerobu ta pietruszka. Dalej mamy szpinak. Także mamy świeży szpinak, fajnie, bo to jest baby szpinak, bardzo dobry do sałatek. Dostaliśmy 6 jaj. Dostaliśmy spaghetti carbonara, czyli gotowe spaghetti, tylko do podgrzania. Dalej, kawałki arbuza pokrojone. Dalej dostaliśmy szynkę angielską, honey, czyli na miodzie. Następnie mamy chicken. Luna, chodź tutaj. Co ty tam masz? Chicken herb slices, czyli pierścień z kurczaka gotowane albo pieczone, pokrojone. Są bardzo dobre. Fajna sprawa to jest. I jeszcze raz chicken breast slices, czyli mamy trochę takie wędlinki do zjedzenia. To jest paczka numer 1. Teraz paczka numer 2. To jest coś do mikrofali. Dog bars garlic. Wygląda jak jakieś ziemniaczki, jak jakieś pulpety. Nie będę teraz tego otwierał, bo nie będziemy, nie, bo musiałbym to od razu zużyć. Ale to są jakieś kulki na czosnku. 12 sztuk do piekarnika. Takie jakieś gotowe danie. No, dostaliśmy 6 jajek, czyli już mamy 12 jaj. Paczkę truskawek. No i nie widzę, żeby tutaj się z nimi coś działo. Także truskawki eleganckie. Znów chicken breast slices, czyli następna wędlinka. Już mamy 3 takie. Fish pie mix, czyli mamy tutaj miks ryby. I tu jest tak, żółta ryba, łosoś i biała ryba. Czyli 3 kolory, 3 różne smaki ryby. Idealna sprawa do seafood chowder, który robi Marzenka, bardzo, bardzo dobry. Jest na kuchni Marzeny Jarka. Super sprawa, świetna, świetna zupa. I właśnie się ją robi na tych trzech rybach. Znowu pietruszka w doniczce. I jeszcze jedna pietruszka w doniczce. Także 3 pietruszki w doniczkach. Ale to chyba jeszcze nie koniec doniczek. Bo następna pietruszka w doniczce. I słuchajcie, jeszcze jedna. Także to po prostu pójdzie na szybko do strojenia, do zamrażarki i będziemy mieli pietruszkę gotową. No nawet sporo tego jest, tej pietruszki, prawdę mówiąc, bo aż 4 takie doniczki. Nieduże, ale no to jest wcale to nie jest takie tanie, te małe doniczki. 6 jajek, czyli mamy 6, 12, 18 jaj. No jajka, 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 jajką to nic nie będzie.
A miałem dzisiaj po jajka jechać. Chicken stripsy, czyli takie gotowe troszeczkę w panierce. Stripsy kurczakowe. Czyli tak, tak powiem, to też na szybko do zjedzenia. Jeden ogórek. Powiem wam, że się trzyma jeszcze. Paczkę mandarynek. No i słuchajcie teraz tak. British Honey Ham, czyli to samo co wcześniej. Czyli jeszcze jedna wędlinka. Butter z chicken, czyli kurczak. Pierś z kurczaka pieczone. Jeszcze jedna wędlinka. I chicken breast slices, czyli kolejne slices. Dostaliśmy już 4. No i to jest wszystko. Powiem wam, że takie slice kosztują 2,50. Te są też koło 2 funtów. Zaraz to podliczymy. Powiem wam, że no całkiem sympatyczna jest ta paczka. Ja za to dałem tylko 9,90 funta, czyli tutaj w zasadzie to mi załatwia te 10 funtów. To. A reszta jest gratis w tym momencie. Tutaj pod spodem wam napiszę, jak już sobie to podliczę, ile to wszystko razem kosztowało, ale tak na moje około 40, może 50 funtów. Zaraz sobie to policzymy. Także znów jesteśmy na plusie. Znów Aldik się okazał najlepszy. Mimo, że tak na pierwszy rzut oka te skrzynki może takie mniejsze niż te poprzednie. Ale jakościowo, ilościowo, proszę bardzo, elegancko, dla domu, super sprawa. Trochę wędlinek, trochę się z tego, część z tych wędlinek, teraz powiecie, że no tak, kto zje teraz tyle wędliny? No to się pomrozi. To się da do zamrażarki. Część się weźmie na bieżąco zużycie. Jajka to wiadomo, że się przydadzą. Te rybki, tutaj te dwa gotowe dania. I trochę zieleniny. Także znów na plusie. Znów Aldik jest best, że tak powiem, w porównaniu z innymi. Także to wszystko w tym filmie. Udostępniajcie na swoich Facebookach te to go moje. Może inni też będą chcieli zobaczyć. Pozdrawiam was serdecznie i co, do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.